Aż 11 dni mają trwać uroczystości żałobne po śmierci królowej Elżbiety II. Wszystko zostało w szczegółach zaplanowane już kilka lat temu, a całość została nazwana operacją London Bridge. Scenariusz wszystkich uroczystości po swojej śmierci osobiście zatwierdziła sama Elżbieta II. Ceremonię zakończy organizowany z rozmachem pogrzeb królowej, a Elżbieta II spocznie w zamku Windsor obok swojego męża, księcia Filipa, z którym była przez 73 lata. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Nowy, trzeci sezon podcastu Świat chciałem zacząć zupełnie innym materiałem, ale życie napisało własny scenariusz. Pierwszy odcinek nowej serii poświęcamy zatem Elżbiecie II, najdłużej panującej monarchini w historii Wielkiej Brytanii. Królowa zmarła w czwartek, 8 września 2022 roku. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, trumna z jej ciałem jest w Londynie, a tysiące Brytyjczyków oddają jej hołd. Opowiemy o towarzyszącym temu pożegnaniu ceremoniale i sprawdzimy, skąd się wziął. Jest czwartek, 15 września 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Brytyjska orkiestra wojskowa, dzwon Big Bena oraz wystrzały z armat – to wszystko towarzyszyło uroczystemu przejazdowi trumny z ciałem Elżbiety II przez Londyn. Szczątki królowej przewieziono z Buckingham Palace do Westminsteru, gdzie modlono się nad trumną. O God, the maker and redeemer of all mankind, grant us, with thy servant Queen Elizabeth and all the faithful departed, the sure benefits of thy son's saving passion and glorious resurrection. Na czele pochodu szedł nowy król Karol III oraz jego synowie, czyli wnukowie zmarłej Elżbiety, William i Harry. Ale uroczystości rozpoczęły się tydzień wcześniej w szkockim Balmoral, gdzie królowa zmarła. Jak się patrzy na to, co ostatnio dzieje się we wszystkich zakątkach królestwa, to można mieć wrażenie kompletnej anachroniczności. Adam Dąbrowski jest korespondentem Polskiego Radia w Londynie. Obrazy i dźwięki, słowa z innej epoki, zupełnie nieprzystające do tej dynamicznej, nowoczesnej brytyjskiej demokracji XXI wieku, a jednak cały ten ceremoniał z naprawdę nielicznymi, to po pierwsze, i niewielkimi, to po drugie, wyjątkami, a liczy sobie wieki od wystawienia przed Buckingham Palace oficjalnej informacji o odejściu królowej przez zebranie się następnego ranka Rady Akcesyjnej i ogłoszenie, że Karol to jedyny prawowity władca królestwa. Następnie ta wieść wędruje do innych zakątków królestwa, jest powtarzana w Irlandii Północnej, w Walii i w Szkocji. Tron królestwa nie jest pusty ani przez sekundę. Dokładnie z chwilą odejścia Elżbiety II Karol stał się Karolem III, królem, no ale tego wymaga tradycja. Tradycja to jedno, ale są też imponujące obrazy. Ten karawan zabierający królową w ostatnią podróż po jej ukochanej Szkocji, punkt startowy zamek w Balmoral, meta Edynburg. Po drodze granitowe miasto Aberdeen, no i właśnie na końcu monumentalna stolica Szkocji. Noc spędzona w Holyrood House, w siedzibie monarchów w Szkocji, potem dźwięk dud, trumna owinięta królewskim sztandarem Szkocji z lwem nieujarzmionym, no i to nocne czuwanie w katedrze świętego Idziego. Następnie król odbierający w stareńkiej Westminster Hall kondolencje od członków Izby Gmin i Izby Lordów. Potem podróżuje do wszystkich czterech krajów swego królestwa. Kilkukrotnie, nawiasem mówiąc, usłyszałem w mediach w Polsce, że Anglia opłakuje swoją królową. Nieprawda! To też królowa Szkotów, to też królowa Walijczyków, to też królowa Irlandczyków. No i wreszcie ta wzruszająca podróż do stolicy królestwa. Trumna Elżbiety II zabrana na edynburskie lotnisko
lotnisko z katedry świętego Idziego, ląduje w bazie RAF w Norholz, a potem ten kondukt jedzie. Ludzie w tym zacinającym deszczu, stojące przy drodze, cały pas autostrady w tym przeciwnym kierunku stoi, wszystkie samochody się zatrzymały, tak królowa wraca do Londynu, tak królowa wraca do Buckingham Palace. Tam spędza noc w ballroom, w pięknej wiktoriańskiej sali. No i znowu tradycja, to jest okazja dla służby i dla pracowników dworu, żeby powiedzieć to jedno ostatnie goodbye królowej. No aż wreszcie dochodzimy do wielkiej procesji z Buckingham Palace do Westminster Hall. Trasa, którą monarchini, żeby wykonywać swoje obowiązki konstytucyjne, pokonywała wiele, wiele razy. Najpierw monumentalna aleja Mall, tym razem przystrojona gigantycznymi brytyjskimi flagami, potem Horse Guards Parade, czyli plac defiladowy, plac, na którym jeszcze całkiem niedawno odbywały się o wiele szczęśliwsze uroczystości związane z platynowym jubileuszem, następnie Whitehall, czyli główna ulica dzielnicy rządowej, to przy tej ulicy są te najważniejsze ministerstwa, to przy tej ulicy jest również Downing Street. No i wreszcie Pałac Westminsterski, już po raz ostatni trumna wystawiona na widok publiczny. Kolejka, żeby tam się dostać, żeby móc powiedzieć do widzenia monarchini, ustawiała się jeszcze na mniej więcej 10 godzin, zanim drzwi Westminster Hall się otworzyły. Ja rozmawiałem z kilkoma Brytyjczykami, którzy zajęli strategiczne stanowiska już rano. To ważne, by historia była namacalna. W przyszłości moja córka będzie tę chwilę wspominać. Jej dziadek był tu podczas koronacji Elżbiety II. Do dziś cały czas o tym mówi i dlatego tu z nią przyszła. Naprawdę chciałam tu być. To niepowtarzalna okazja. Straciliśmy królową, która była z nami 70 lat. Nic już nie będzie takie samo. Samo Westminster Hall, gdzie stoi teraz trumna na potężnym katafalku, to fascynujące miejsce, najstarsza część Pałacu Westminsterskiego, część pamiętająca XI wiek, pamiętająca Wilhelma II, czyli Wilhelma Rufusa, syna Wilhelma Zdobywcy. Taka wielka sala w stylu skandynawskim, sala, która widziała mnóstwo historii. To tutaj sądzono nieszczęsnego króla Karola I, tuż przed tym, jak ucięto mu głowę. To tutaj podobny los spotkał Thomasa More'a. To tutaj sądzono zdrajcę Guya Fawkesa, który próbował w XVII wieku wysadzić parlament w powietrze. To tutaj odbywała się koronacja Jerzego VI, jak na razie ostatnia koronacja w Westminster Hall w 1821 roku. Tutaj dwie izby, Izba Lordów i Izba Gmin, spotykały się znów w szczęśliwszych czasach. Spotykały się, żeby przekazać gratulacje Elżbiecie II z okazji jej kolejnych jubileuszów. Srebrny jubileusz, 77 rok, złoty 2002, diamentowy 2012. Rzadko bywali tu liderzy innych państw, bo to jest uważane za niezwykły zaszczyt. No ale był Charles de Gaulle, był Nelson Mandela, był Barack Obama, był papież Benedykt XVI. No i cóż, do tych historycznych okazji w ostatnich dniach możemy dopisać od razu dwie kolejne. Najpierw przyjęcie nowego króla, króla Karola III, który odebrał od spikera Izby Gmin i Izby Lordów kondolencje. A teraz ten ogromny katafalk, przy którym czuwają strażnicy. Straż Elżbiety II, straż osobista, to jej ostatni smutny obowiązek. Królewska purpura, sztandar królewski, ma 4 ćwiartki, jest lew kroczący, zwrócony w prawo, to jest Anglia, jest wspomniany już lew nieujarzmiony, to jest Szkocja, i jest jeszcze harfa. Irlandia. Aż się prosi, żeby w czwartej ćwiartce byli Walijczycy, ale akurat na tym sztandarze oni są nieco pokrzywdzeni, zabrakło dla nich miejsca. Do tego na trumnie królewskie jabłko i berło. Sama szyjka tego berła ma 92 cm, jest ze złota. Berło jest ozdobione różą, ostem i koniczynką. I znowu Anglia, Szkocja, Irlandia. No i wreszcie korona imperialna, tak? Królowa miała ją na głowie w 1953 roku podczas koronacji, a potem już co roku podczas oficjalnego otwarcia parlamentu, o którym też wspomniałem. 2868 diamentów osadzonych w srebrze, 269 pereł, 17 szafirów i 11 szmaragdów. Od środowego wieczoru do niedzieli każdy Brytyjczyk, jeżeli tylko ma w sobie wystarczająco dużo cierpliwości, jest w stanie wejść do Westminster Hall i w tej
absolutnej panującej tam ciszy, spojrzeć na to wszystko i jeszcze raz powiedzieć goodbye Elżbiecie II. Ja tylko powiem wam, że Adam przed nagraniem powiedział mi, ale pamiętaj, ja nie jestem specjalistą od monarchii brytyjskiej. Adam, powiedz, czy te wszystkie ceremoniały, o których wspomniałeś, one różnią się od tego, co było 70 lat temu, jeszcze wcześniej przy pogrzebach i pożegnaniach poprzednich brytyjskich monarchów? One różnią się minimalnie. Korzenie poszczególnych tych części, korzenie poszczególnych tych rytuałów sięgają różnych lat. Wiele z nich jest średniowiecznych, inne są, pochodzą z nieco nowszych nam czasów, ale co do zasady, jak na razie ten ceremoniał przebiega bardzo podobnie. Jak na razie jedyna taka poważniejsza zmiana polega chyba na przesunięciu akcentów. Otóż królowie zawsze i królowe zawsze przybywają na tym etapie na spotkanie z posłami Izby Gmin i z lordami z Izby Lordów, ale tym razem po raz pierwszy król Karol w tak zdecydowany sposób podkreślał rolę konstytucyjną parlamentu i chyba po raz pierwszy tak mocno zaakcentował, że ten parlament tak w praktyce współczesnej brytyjskiej demokracji odgrywa absolutnie wiodącą rolę. Historycznie oczywiście te tarcia na linii król parlament były potężne, doprowadziły swego czasu do egzekucji króla, doprowadziły swego czasu do wojny domowej. Tym razem jest inaczej, tym razem król Karol III od początku sygnalizuje, że we współczesnej demokracji ta jego rola staje się coraz bardziej ceremonialna. Oczywiście to jest subtelność, ale z drugiej strony cała brytyjska kultura polityczna i cała kultura związana z monarchią na takich subtelnych akcentach i różnym ich rozkładaniu się opiera. To powiedz jeszcze, bo wspomniałeś o Brytyjczykach, którzy przybywają choćby na trasę przejazdu. Co ci Brytyjczycy mówią, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałeś? A pytam dlatego, że oczywiście w mediach słyszymy wiele wypowiedzi ludzi, którzy bardzo chwalą królową, mówią o tym, że była obecna przez całe ich życie. No ale w Wielkiej Brytanii też jest przecież choćby bardzo silny ruch antymonarchistyczny. Ruch, który nie chce, żeby Wielka Brytania była monarchią. Kiedy pójdzie się przed Buckingham Palace do tych ludzi, którzy już choćby tej pierwszej niesamowitej nocy po śmierci monarchini ściągali taką nieprzerwaną, niekończącą się rzeką od dwóch najbliższych stacji, czyli od Green Parku i Westminsteru, i stali w ciszy w tym zacinającym deszczu, kiedy się z nimi porozmawia, no to oczywiście tam jest ogromny żal, tam jest często wciąż zaszokowanie. Niby Brytyjczycy przygotowywali się na tę chwilę, ale są po prostu historyczne momenty, na które przygotować się nie da. Jeden człowiek, z którym miałem okazję porozmawiać w takim urządzonym na prędce ogrodzie pamięci w Green Parku, po prostu gdzieś podczas tego nagrania w pewnym momencie mi zaczął płakać, co też pokazuje skalę przywiązania wielu Brytyjczyków do monarchini i niejako siłą rzeczy do instytucji monarchii. Ale jeżeli od tego Green Parku i od tego Buckingham Palace się nieco odsuniemy, jeżeli pójdziemy w dół ku Piccadilly, do Mayfair, jeżeli przejdziemy się Soho, no to zobaczymy, że tam życie płynie tak jak zwykle, business as usual, puby pełne ludzi, Brytyjczycy korzystają z tego zaskakująco wciąż ciepłego, jak na Zjednoczone Królestwo lata, gra muzyka, życie toczy się tak, jak się toczyło. Nie można powiedzieć, że to jest kraj, który nagle zamarł. Nie można powiedzieć, że to jest kraj, z którego nagle uleciały wszystkie kolory. Podejrzewam, że w XXI-wiecznym społeczeństwie bardzo trudno jest znaleźć coś, co na przykład sprawiłoby, że całe społeczeństwo, jak jeden mąż, zareagowałoby taką samą emocją. I tak oczywiście nie jest w Zjednoczonym Królestwie. Mówisz o silnych ruchach antymonarchistycznych. Myślę, że ten przymiotnik silny jest na wyrost. Przy okazji jubileuszu w czerwcu rozmawiałem z badaczką z firmy sondażowej YouGov, która ma taki bardzo przydatny sposób sprawdzania opinii publicznej, mianowicie co miesiąc zadaje to samo pytanie i sprawdza, jak to się zmienia. Gdzieś tam można taką trajektorię wykreślić. No i jak się popatrzy na kreskę pokazującą
popularność ruchów antymonarchistycznych, popularność ruchów republikańskich, no to jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do tej idei republiki, to naprawdę, patrząc na ten wykres, może dostać depresji. Niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od afery z Meghan i z Harrym, nawet księciem Andrzejem, ta kreska czasami troszeczkę idzie do góry, ale od lat utrzymuje się na tym samym relatywnie niskim poziomie. To jak na razie nie jest kraj dla republikanów. Republikanów, którzy teraz w tych dniach również, no tak jak zasugerowałeś, ucichli zupełnie, jakby mając przeczucie, że ich głos teraz pośród tego dominującego głosu żalu po prostu nie byłby po pierwsze usłyszany, a być może byłby odebrany jako nieelegancki czy jakoś tam nawet nieprzyzwoity. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie, jak słychać zafascynowany ogromem brytyjskiej tradycji, opowiadał o tym, jak wygląda te 11 dni żałoby w Wielkiej Brytanii po śmierci królowej Elżbiety II. Jesteście ciekawi, dlaczego akurat 11 dni i po co aż taki ceremoniał? Kolejny gość tego odcinka już za moment odpowie na te pytania. To jest podcast Świat. Moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ten moment rozpoczął żałobę po śmierci królowej. 8 września wieczorem BBC przerwała program, by poinformować, iż Elżbieta II nie żyje. Prezenterzy stacji ubrani byli w czarne stroje, a miejsce codziennych informacji zajęły przygotowywane przez ostatnie lata wspomnienia o Elżbiecie II. Ale na moment odejścia królowej przygotowywały się nie tylko media, ale także cała państwowa machina, która w jednym momencie została uruchomiona. Dotychczasowy książę Karol automatycznie został królem Karolem III i rozpoczęły się starannie planowane przez lata ceremonie. Wielka Brytania została sklecona właściwie z czterech narodów. Jan Repa to były dziennikarz polskiej sekcji BBC, od lat mieszkaniec Londynu. Anglików, Szkotów, Walijczyków i północnych Irlandczyków. Narody o różnych tradycjach, językach, przyzwyczajeniach, nawet różnym ustawodawstwie, które na przestrzeni historii sklecono razem. Tak jak dawno Rzeczpospolite obojga narodów, powiedzmy. W związku z tym należą się każdemu narodowi pewne, powiedzmy, ukłony, że tak powiem, ze strony brytyjskiego establishmentu. Bo ona była królową nie tylko Anglików, ale królową Szkotów, Walijczyków i tak dalej. I na tym właśnie polegało jej zadanie, między innymi, żeby to wszystko trzymać do kupy. Korona jest tym spoiwem, który umożliwia przetrwanie Zjednoczonego Królestwa. Poza tym wielu Brytyjczykom się wydaje, że te wszystkie tradycje, ceremoniały i tak dalej, że mają jakąś bardzo długą historię, która łączy teraźniejszość, powiedzmy, ze średniowieczem. To nie jest zupełnie tak. Dzisiejsza monarchia właściwie została ukształtowana w XV wieku, za czasów królowej Wiktorii, kiedy Wielka Brytania po pierwsze była światowym mocarstwem, więc musiała się odpowiednio zaprezentować światu, a po drugie, ponieważ w Europie ciągle wybuchały jakieś rewolucje, korony padały, ogłaszano republikę i tak dalej, więc trzeba było jakoś podbudować prestiż brytyjskiej monarchii. Nie na użytek elit brytyjskich, tylko żeby przeciętny mieszczuch czy robotnik czuł, że jego coś z tą instytucją łączy. W Polsce, na przykład na ziemiach polskich, kiedy nie było państwa polskiego, kiedy chłop zaczynał o sobie myśleć w kategoriach narodowościowych, trudno było jego przekonać, że jego coś łączy z dawną szlachecką Rzeczpospolitą, dlatego że w tamtych czasach chłopa nie zaliczano do narodu. W związku z tym kładziono szczególny nacisk na język i na wiarę. To były te spoiwa właśnie. W Wielkiej Brytanii, ponieważ jest ciągłość historyczna, od XVII wieku właściwie nie było żadnych poważniejszych wojen na terenie Wielkiej Brytanii, trzeba było stworzyć pewien mit, pewien wizerunek. To znaczy stworzono pojęcie rodziny królewskiej.
Wcześniej nikogo nie obchodziło, jak król się prowadzi w jego prywatnym życiu, czy co robią jego krewni, pod warunkiem, że panował, że spodził odpowiedniego następcę. Na tym się kończyła jego rola. Na początkach XX wieku wytworzono właśnie mit rodziny królewskiej, że co prawda oni mają swoje rezydencje, swoje majątki, prowadzą dość taki swobodny, magnacki styl życia, ale tak naprawdę to jest taka sama rodzina jak twoja, gdzieś na przedmieściu londyńskim. Jest taka słynna fotografia, gdzie ojciec królowy, Jerzy VI, z małżonką i z dwoma córeczkami siedzą przy odbiorniku radiowym, słuchając jakiejś, nie wiem, lekkiej muzyki czy wiadomości. Przekaz tego jest, to jest taka sama rodzina jak wasza. Oczywiście dzisiaj trudniej jest utrzymać ten mit, dlatego że społeczeństwo się bardzo zmieniło, Wielka Brytania się bardzo zmieniła, jest bardziej zróżnicowana etnicznie, kulturowo, ale jak powiedział pewien amerykański polityk, Wielka Brytania straciła imperium, ale jeszcze nie znalazła dla siebie nowej roli. Więc na pewno wydaje mi się, że po tej takiej fali nostalgii, bo pamiętajmy, że królowa objęła tron 70 lat temu, kiedy jeszcze Churchill był premierem, że na pewno ta instytucja i sposób jej funkcjonowania i jej przydatność na pewno będzie kwestionowana w najbliższych latach. Chociaż z sondaży wynika, że mimo wszystko większość Brytyjczyków jest za zachowaniem monarchii. Jak rozumiem, to jest też trochę tak, że te wszystkie ceremonie, których teraz jesteśmy świadkami, mają trochę przybliżyć rodzinę królewską zwykłym Brytyjczykom i wyjąć argument antymonarchistom. Na pewno tak, dlatego że król Karol, już jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego tytułu. Król Karol jest postacią kontrowersyjną, jego życie prywatne było poddane pod lupę, tak jak nigdy przedtem. Jego interwencje nieraz były dosyć kontrowersyjne. Padały pytania, dlaczego dyletant nagle zabiera głos w sprawach, nie wiem, nowoczesnej architektury i co go do tego upoważnia. Królowa stwarzała bardzo taki też image, prawda, na użytek publiczny, takiej właśnie miłej starszej babci. Ona była babcią narodu, która właściwie nie interesowała się niczym prócz końmi i kapeluszami. Te wszystkie, powiedzmy, niefortunne zachowania jej dzieci jakoś nie wpływały na nią osobiście. W pewnym sensie te ceremonie z udziałem właśnie tych królewiczów i książąt i tak dalej, zamyka pewien okres historyczny i dlatego można się troszkę nad tym porozczulać. Anglicy są dość sentymentalnym narodem. Pamiętamy, co się wydarzyło, kiedy księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym z jej kochankiem. Nagle przez cały kraj się przelała jakaś fala emocji. Dużo się mówiło o tym, że tożsamość czy osobowość Brytyjczyków się zmieniła na zawsze. Naród płakał, ale następnego roku, jak próbowano zbierać składki na pomnik, no to uwaga społeczeństwa już się odwróciła gdzie indziej, prawda? Za kilka miesięcy czy za parę lat dyskusja wokół tej instytucji przejdzie na inne tory. Zresztą król Karol sam jakby dawał do zrozumienia w ostatnich latach, że chce, żeby ta instytucja nieco schudła, to znaczy, żeby się skupiała wyłącznie na kilku najważniejszych osobach, to znaczy na nim, na jego następcy i tak dalej, a inni niech trochę odejdą. Nawet jest mowa o tym, żeby niektóre rezydencje królewskie przekazać właśnie publiczności, żeby były po prostu na zasadzie zabytkowych pałaców, które się odwiedza, tak jak w Polsce zwiedzamy łazienki czy wilanów, prawda? No zobaczymy, jak to się potoczy. Jan Repa, były dziennikarz polskiej sekcji BBC, kończy pierwszy odcinek nowego, trzeciego sezonu podcastu Świat. W kolejnym odcinku opowiemy o tym, jakim królem będzie nowy brytyjski monarcha Karol III.
Podcast Świat możesz znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcasts, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. Lato powoli się kończy, ale nie kończy się podróżniczy cykl Podcastu Świat zatytułowany Bucket List. Nowy film ląduje na YouTube w każdą niedzielę wieczorem. Subskrybuj zatem nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Ja nazywam się Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.